produkują tlen i łapią zanieczyszczeń drobiny. Tak zadbać o powietrze pomagają nam rośliny. Świetnie. My w domu na przykład palimy drewnem. A czym nie należy palić? Śmieciami różnymi. I nie należy też spalać różnych takich papierków i różnych takich rzeczy, które nie należą się do takich rzeczy, tylko je trzeba wyrzucać. Na czym polegają te warsztaty? Jak można zainteresować dzieci tematami ekologicznymi? Przez pokazanie zabawek ekologicznych. Na przykład mam takie małe panele słoneczne i je można kabelkami podłączyć pod na przykład taki mały głośniczek albo lampkę. Też mam takiego kręcioła, co pokazuje, jak różnie można energię wykorzystać. Mam też takie dynama małe. No i dzieci ogólnie są bardzo zainteresowane tymi zabawkami, jest to dla nich bezpieczne. Mam też takie karty pracy dla nich, takie, no, żeby pokazać, co robić, czego nie. Zagadki różne tam ciekawe są. Jest również komiks, który dostaję z urzędu, który później rozdaję im o tym, jak można poprawić nasze środowisko. Jest taki ogólnie on o Opolu, pokazuje środowisko dla nich znane. Musisz zmienić piec na ekologiczny i palić w nim pelletami i drewnem opałowym. O czym był ten spektakl, który oglądałaś? O śmieciach. Była tam wiedźmia śmieciucha i śmieci, i o segregacji śmieci. A co to znaczy segregacja śmieci? Na czym ona polega? Co trzeba robić? Dawać odpowiednie śmieci do odpowiednich koszów. A ty wiesz, jak to się robi? Tak. No to czyli jak? Jakie śmieci do jakich na przykład worków? Plastik do żółtego, metal do żółtego, zmieszane do czarnego, niebieskiego. Taki kosz służy do papieru. Jestem komisarz Dymską w przedstawieniach na ratunek Czystolandii. Razem z Wiedźmą Śmieciuchą staramy się przekazać dzieciom, jak powinno wyglądać segregacja śmieci i ochrona środowiska, że nie powinno się palić śmieciami w domach, w piecach, a także jak inaczej można to zmienić. Podczas spektaklu staramy się pokazać dzieciom, jak wpływa zanieczyszczenie środowiska na nasz organizm, a także na środowisko. A na końcu, podsumowując całe przedstawienie, mają powiedzieć, czy rzeczy pokazane na obrazkach są dobre, czy szkodzą środowisku. I te karty mają utrwalić wiedzę dzieciom. Trzeba sprzątać śmieci i że trzeba oczyszczać środowisko. To od was zależy, jak będzie w przyszłości wyglądać nasza planeta.